witam Państwa, a są z nami dzisiaj Katarzyna Kasia, filozof, filozofka? Filozofka. Filozofka. Mateusz Werner, filozof i filmoznawca. Paweł Rojek, socjolog i filozof. I Wojciech Tomczyk, dramaturg, scenarzysta. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali trochę o Marcu 68, ale nie w ujęciu najbardziej bieżącym, publicystycznym, bo to trochę nudno, chyba wszystkim nam się znudziło, ale o konsekwencjach Marca, trochę o ideach Marca, no i o kulturze Marca. No to zobaczmy, jak tam ten czas wyglądał. Módl się, bo strasznie pańska dotknęła cię ręka, usta, którymiś wieczny majestat obraził, te usta zły duch. Słowy szkaradnymi skaził, słowa głupstwa najsroższa dla mądrych ust męka. Oby ci policzone były za pokutę, obyś o nich zapomniał. No to były słynne zamieszki marcowe, ale i fragment widzenia księdza Piotra, zresztą w roli której słabo podobno wypadł Józef Duriasz. Tak było to recenzowane przez wielu, tak o tym mówił profesor Zbigniew Raszewski, przytaczany w kryptonimie Dziady, książce, która ukazała się właśnie na polskim rynku. To jest rzecz napisana przez dwóch teatrologów, Janusza Majcherka i Tomasza Mościckiego, i dosyć szczegółowo relacjonuje powstawanie Dziadów Kazimierza Dejmka, premierę w Teatrze Narodowym, te słynne 11 spektakli, które zostały zagrane, wreszcie zakazanie przez władzę tego przedstawienia. Wojciech Tomczyk czytał tę książkę. To jest dobra rzecz. Chyba wnikliwie dosyć wszedłeś w tę materię. Tak, ja dość wnikliwie do tego stopnia, że nawet śmiem twierdzić, że to nie był fragment widzenia księdza Piotra, jedynie fragment egzorcyzmów, ale to może dlatego, że jestem do pewnego stopnia, tak sobie zdaję z tego sprawę, maniakiem Dziadów. To trzeba jasno powiedzieć. Nawet nie tak dawno musiałem sobie odświeżyć Dziady Swinarskiego w wersji zarejestrowanej przez Larsa Adamika. I generalnie no nie jest jakoś przypadkiem, że trzeci bodaj utwór zamierzam pisać w oparciu o Dziady, trzeci utwór. A akurat pisałem drugi, więc pisałem drugi i dowiedziałem się z radia, że jest książka Janusza Majcherka i Tomka Mościckiego o Dziadach. Natychmiast ruszyłem na podwój księgarń. W trzeciej bodaj już mi się udało kupić. No i uzbrojony. Ja się chciałem jednej rzeczy dowiedzieć. Jak to przedstawienie wyglądało? Tego potrzebowałem i dowiedziałem się. Czyli książka dla mnie spełniła swoją rolę. Dowiedziałem się rzeczy, znaczy, które gdzieś tam w rozproszeniu jakoś wiedziałem, ale dowiedziałem się wielu rzeczy na temat, głównie na temat Kazimierza Dejmka, bo postać Gustawa Holoubka była mi bliższa, a to właśnie Kazimierz Dejmek wziął, on został ukarany za marzec pośród twórców tego przedstawienia najdotkliwiej. Paradoksalnie nie chciał robić tego przedstawienia. Paradoksalnie nie był maniakiem Dziadów. I szczerze mówiąc, chyba nie bardzo czuł polski romantyzm, ale wydaje mi się, że zrobił bardzo dobre i bardzo ciekawe przedstawienie. I żałuję. I mam... Nie, to trudno powiedzieć, że miał to żal do Gomułki, bo Gomułka jest dla mnie poza oceną moralną. To jest przedstawiciel okupanta i ja nie uznaję PRL-u jako państwa polskiego i tym bardziej jego władz. Więc nie mam, ale mam żal do losu, że te łobuzy zdjęły to przedstawienie, że ono nie było eksploatowane choćby przez pokazywanie szkołom, bo być może moja szkoła by tam po paru latach by także mnie zawiozła na to przedstawienie i teraz wiedział, miałbym te Dziady, a przede wszystkim rolę Gustawa Holoubka miałbym zinterioryzowane w sobie. Miałbym to przeżycie teatralne za sobą. Mateusz, ty też czytałeś tę książkę, zrecenzowałeś ją nawet dla Pisma Teatr. To jest dobra rzecz? Ona
Znaczy, dla teatrologów na pewno to jest bezcenna pozycja, bo drobiazgowość, szczegółowość relacji, tych wszystkich etapów dochodzenia do spektaklu, do inscenizacji, potem cała walka o to, żeby uchronić przed zdjęciem z afisza, no to jest mozolna, archiwalna praca. I myślę, że z tej książki będą teatrolodzy korzystać i takiej książki nie było. Natomiast ja nie czytałem tego jako teatrolog, bo nim nie jestem. Ciekawiła mnie odpowiedź na pytanie, dlaczego Dejmek, który odżegnywał się od romantyzmu, Zbigniewowi Raszewskiemu kiedyś napisał na podkładce do Piwa: oddam cały polski romantyzm za jednego wojaka Szwejka. Wybrał właśnie tę arcysztukę Dziady na świętowanie 50. rocznicy rewolucji październikowej. Wydaje mi się to surrealistyczny pomysł, prawda? Dlaczego umieścił taką ilość religijnej muzyki w tym właśnie, spektaklu? Bo tutaj za dużo o tym nie ma, o nie. motywacjach Dejmka. Nie. Natomiast bardzo wiele o tym, co tam się wdarło w ogóle do tego przedstawienia, twierdzę, że można wyczytać z tego nagrania. To jest w ogóle rzecz sensacyjna. Właśnie się ukazała. Wydał to Teatr Narodowy. Przecież instytucja, przypomnijmy, w której Dziady były wystawione. Znaleziono archiwalną taśmę z całym nagraniem spektaklu. Polskie Radio ją zremasterowało. Ona dzisiaj brzmi naprawdę dobrze. Ja jak tego słuchałem, to byłem przytłoczony. Sam jestem też, muszę przyznać, teatrologiem z wykształcenia. Uczyłem się o tym przedstawieniu z podręczników, ale nie sądziłem, że ono miało tak istotny, rzeczywiście religijny charakter. Bo o Dejmku się wręcz to jest anegdotyczne, że on był takim, jak Raszewski mówi, wojującym ateistą. Jest coś takiego, że ta kultura romantyczna wszystkich wtedy zagarnęła. Małgorzata Dziewulska twierdzi, że on to zrobił nieświadomie. To znaczy, że jako chłopski syn Dejmek utożsamił religijność oprawy muzycznej zaproponowanej do tego spektaklu z po prostu tradycją ludową. Znaczy, że zlały mu się te dwie rzeczy. Z historycznej perspektywy mogło tak być. Natomiast trudno przypisywać mu aż taką naiwność i sądzić, że on nie mógł przewidzieć, jak to zostanie odebrane. No to jak to tłumaczysz? Co to było z jego strony? Nie wiem. Nie mam w tej, ta książka nie udziela odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi na pytanie, dlaczego Stanisław Balicki, dyrektor generalny Ministerstwa Kultury, pracował nad Dejmkiem, żeby właśnie Dziadami uświęcił rewolucję. Są tam jakieś okruchy takich pomysłów, że być może moczarowcy, którzy chcieli zrobić przykrość Wincentemu Kraśce, przy pomocy właśnie tego spektaklu podjudzili, tak zaintrygowali Dejmka, ale Dejmek był znanym miłośnikiem kultury żydowskiej i to mi się też jakoś kompletnie nie składa. Miał wielu przyjaciół pochodzenia żydowskiego, demonstrował swoje przywiązanie do polskiej tradycji żydowskiej, więc to mi się nie składa w całość z moczarowcami. Faktycznie fascynujące i dziwne zarazem, ale jakiś chyba z tego wniosek płynie, że było coś takiego w tej kulturze romantycznej wtedy, że ona wszystkich rzeczywiście zagarnęła. Dzisiaj mamy coś porównywalnego? Nie, ale to jest bardzo trudno wytłumaczyć. To znaczy ostatnio miałam wykład w Nowym Jorku na temat właśnie marca 68 roku i bardzo takim momentem trudnym jest wytłumaczenie, jak to się stało, że w 68 roku w Polsce tak ogromną reakcję wywołało wystawienie romantycznego dramatu. Bo to jest naprawdę kwestia, która być może jest zrozumiała w polskim kontekście, ale ten kontekst jest bardzo trudno odtworzyć, jeżeli opowiadamy o tym komuś z zewnątrz. Że tutaj nie mówimy o najnowszych wydarzeniach, nie mówimy o czymś, co jest na pierwszych stronach gazet i co elektryzuje publiczność, tylko odnosimy się do pewnej
części tradycji polskiego teatru, która właśnie ma taką niezwykłą moc budzenia emocji, no, które są ponadczasowe właśnie. I to też jest bardzo ciekawe. No właśnie, ale czy to jest ponadczasowe? W sensie, czy dzisiaj jesteśmy, czy polska kultura się tak radykalnie nie zmieniła, że romantyzm pozostaje ważny dla jakiejś części, albo są różne romantyzmy. Ten na przykład wspólnotowy pozostaje dla jakiejś części polskiego społeczeństwa nadal ważny. Dla innej taki romantyzm indywidualny, który się zajmuje kwestiami egzystencjalnymi, nie zajmuje się sprawami wspólnoty. Dla kogoś w ogóle romantyzm nie jest istotny. Ale ten romantyzm właśnie taki heroiczny, dwa lata temu Maria Janion wysłała taki list do Kongresu Kultury Polskiej, który się odbywał w Pałacu Kultury, w którym właśnie staje w opozycji do tego takiego polskiego heroicznego romantyzmu, tej figury geniusza, bohatera, samotnego, mesjasza oczywiście. I mnie ten list bardzo przekonał, szczerze mówiąc, ponieważ profesor Janion zwraca w nim uwagę na to, jak bardzo źle będzie funkcjonowała kultura, która będzie właśnie wokół takiej figury skupiona i która będzie szukała bez ustanku jakiegoś odkupiciela, kogoś, kto właśnie byłby taką figurą centralną. To jest figura męskocentryczna niewątpliwie i to jest kultura, która na niej jest zbudowana, jest kulturą, która też powoduje wykluczenie i powoduje odejście od właśnie budowania wspólnoty tak naprawdę. Bo profesor Janion wręcz mówi, że to są takie trochę trupie wyziewy, że my się karmimy czymś, co tak naprawdę jakieś patologie psychiczne wytwarza wręcz. Paweł, ty to się wręcz deklarujesz jako mesjanista. Tu mam też książkę, którą z kolei redagowałeś, o społeczeństwie teologicznym, które pokazuje, książka, która pokazuje bardzo silne związki polskiej kultury z religią i ty się do nich przyznajesz, jakby firmujesz to i... Znaczy, no to... Z wielkim zainteresowaniem słuchałem jakby tej analizy czy rekonstrukcji tego, co zostało wystawione wtedy, ponieważ jakby oficjalna interpretacja jest taka i tutaj bym oddał trochę jakby uznał Gomułkę, był przywódcą, ale też był raz wystąpił jako krytyk teatralny, tak? I jakby jadąc tutaj z Krakowa, odświeżyłem sobie tą sławną mowę Gomułki dla aktywu partyjnego w Warszawie. I on tam pisze tak, że ja co prawda nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o teatr, natomiast no, z tego, co mi mówiono, to główny zarzut wobec tego przedstawienia był taki, że on eksponuje wątki antyrosyjskie w Dziadach, które były odczytywane jako oczywiście jako w kontekście, jako wątki antysowieckie. Tak? Jakby to był główny zarzut. I teraz zastanawiam się właśnie, na ile to nie jest bardzo powierzchowna diagnoza, na ile teatrologiczne intuicje Gomułki były wynikliwe i na przykład jak bardzo Dziady to jest bomba tekstowa. Tam jest mnóstwo wątków, tam jest bardzo wiele pewnych poglądów, pewnych symboli, które mogą być w bardzo różny sposób odczytywane. I zastanawiam się na przykład, na ile właśnie to, co pan tutaj wspominał o tym wymiarze religijnym tego przedstawienia, na ile może to było czymś, co wywoływało te emocje i wyprowadziło ludzi na ulicę, tak? Który z wątków Dziadów był jakby tym rzeczywistym powodem, tak? Oficjalna wersja jest dość powierzchowna, to znaczy po prostu publiczność klaskała wtedy, gdy były wątki antycarskie, które były odczytywane jako wątki antysowieckie i to była przyczyna zdjęcia. Ale co dzisiaj z tym zrobić? Co dzisiaj zrobić też z tą kulturą romantyczną? To znaczy ta książka jest co? Jest rodzajem takiego właśnie dla teatrologów albo może też dla w ogóle dla ludzi kulturalnych, ale takim tylko historycznym zapisem, jakby ona dzisiaj zupełnie się nie przekłada na to, co dzisiaj możemy przeżywać i nie jest jakąś żywotną częścią naszej kultury? Znaczy ja bym porównał jakby wtargnięcie pewnych tekstów w 68 roku, wtargnięcie Dziadów, które nagle były odczytane w jakiś sposób, który ciągle nie jest, moim zdaniem, nie jest zbyt przejrzysty, z wtargnięciem o jeszcze większych konsekwencjach, to znaczy wtargnięcie pewnej tradycji i przypomnienia pewnej historii Polski, znaczy za Jana Pawła II, który przyjechał do Polski z przypomnieniem pewnych wydarzeń, przypomnieniem pewnych tekstów i przypomnieniem pewnych symboli, wątków, które pojawiały się w polskiej kulturze. Oba te przypomnienia, no, w skali mikro w postaci 68 roku i w skali masowej w 79 roku, one, to była
laboratorium tego, jak może działać tekst z przeszłości, przypominający, aktualizujący pewne elementy tożsamości. Moim zdaniem mamy tutaj coś z czymś podobnym do czynienia w różnej skali, tym jak pewne teksty mogą oddziaływać, jak mogą budzić pewne skojarzenia i jak mogą mobilizować do działania. To jest absolutnie fascynujące. Znaczy, wydaje mi się, że bardzo ważne jest wspomnienie o tym, że w 1949 roku odbyła się tak zwana Narada Belwederska, podczas której najwyższe czynniki państwowe wprowadziły zapis na dziady. I od 1949 roku do 1968 dziadów nie było w teatrze, nie było w tych teatrach o największym znaczeniu. I to jest informacja z tej książki. I więc kierownictwo partii zdawało sobie sprawę z tego potencjału rebelianckiego tego tekstu. Moim zdaniem komuniści zebrali żniwo pewnej polityki kulturalnej polegającej na tym, w 1968 roku, polegającej na tym, że od przejęcia władzy w 1945 roku legitymizowali się wobec społeczeństwa, składając hołd kulturze narodowej. Tej kulturze narodowej, która w XIX wieku przechowała naszą dumę. Dumę z bycia Polakami. I zwróćmy uwagę, jedną z pierwszych decyzji z nowego Sejmu było uchwalenie, że zostanie wydanie sejmowe Mickiewicza, prawda? Znaczy, Jerzy Borejsza zdawał sobie sprawę z tego, że trzeba dać Polakom taki symboliczny gest, pokazanie, że władza ludowa nie będzie tego. Mieczysław Jastrun napisał książkę o Mickiewiczu. Mickiewiczem zajmowała się nawet już grupa komunistycznych intelektualistów we Lwowie w 1940 roku. No dobrze, znaczy, oni przygotowywali, że tak powiem, nową interpretację Mickiewicza. Mickiewicz ale dzisiaj no piszesz o tym też. Z kolei przyjrzyj książkę, w której jest twój tekst i też książkę, którą redagowałeś. I tam jakby piszesz też o poczuciu dumy. Zastanawiasz się nad tym, czy takie poczucie dumy dzisiaj przez polską kulturę narodową w ogóle może i powinno być serwowane. I jest tam miejsce na romantyzm? To jest żywe? A więc ja się odwołam do innego tekstu Marii Janion, w którym ona mówi o odnawianiu znaczeń. Znaczy, obcowanie z kulturą polega na kręceniu się w tym kole hermeneutycznym i każde pokolenie powinno na nowo czytać święte teksty, teksty, które ufundowały naszą tożsamość. Także ja jestem zdania, że oczywiście, że istnieje dzisiaj taka lektura dziadów, która jest możliwa, która bierze pod uwagę te wszystkie zmiany cywilizacyjne, które nas dzisiaj zaburzają. Ale pytanie, czy instytucje państwowe, które powinny opiekować się zbiorową tożsamością kulturową, dbają o to? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem odpuszczono to. Znaczy, z obowiązku Michał Zadara zrealizował Dziady na 250-lecie Teatru Narodowego. Jest to kompromitujące przedstawienie. Znaczy, przedstawienie, w którym widać jego obojętność wobec tego tekstu i które ma wywołać obojętność, moim zdaniem, to jest moja interpretacja, ma wywołać obojętność u widzów. Znaczy, ja wyszedłem z tego przedstawienia zniesmaczony i zniechęcony. No, ale chyba... I że tak powiem, robienie takich przedstawień ma dowieść właśnie dezaktualizacji tego tekstu. Ale Katarzyna by chyba powiedziała, że dobrze może nie, właśnie, nie? Nie, powiedziała, że dobrze. Powiedziałam, że po pierwsze, jeżeli chodzi o to stałe odczytywanie na nowo tekstów kultury, ono jest oczywiście bardzo ważne, ono jest fundamentalne. Kultura ma charakter kumulatywny, ona się zbiera. Niczego z niej tak naprawdę nigdy nie wyrzucamy. Te tradycje się dokładają, zbiera się ich coraz więcej, ale problem polega na tym, żeby to odczytanie każdorazowe przez każdą kolejną generację było jednak samodzielne. To znaczy
uważam, że nie powinno się Michał tutaj... Michał Zadara nie jest samodzielny. Natomiast to, jeżeli chodzi o Michała Zadarę, nie będę się wypowiadać, ponieważ nie widziałam tej inscenizacji Dziadów. Rozmawiałam tylko z osobami, które były bardzo poruszone tym spektaklem i wychodziły... Poruszone własne umiejętności. Wychodziły właśnie nie, właśnie absolutnie nie. To jest bardzo zaskakujące, że pan o tym mówi, ponieważ nie zetknęłam się z ani jedną osobą, która wyszła z tego spektaklu obojętna. Raczej ludzie wychodzili właśnie przejęci i bardzo, bardzo wzruszeni. No to jest pierwszy raz, tak. Jakiś czas już po wystawieniu tego spektaklu. Natomiast jeżeli mówimy o tym chodzeniu po hermeneutycznym kole, bo taki termin się pojawił, to ono ma to do siebie, że każde przejście przynosi coś nowego i w ogóle bardzo hermeneutyczny gadamerowski jest tytuł tego programu, gdzie się pojawia ta kategoria przesądu. I właśnie przesąd jest ważny w przypadku czytania wielkich, romantycznych tekstów. Przesąd, który jest tą kumulacją kulturową, tym wszystkim, co wiemy, tym wszystkim, do czego się odnosimy, całą warstwą dziedzictwa, ale każdy musi przejść to okrążenie po kole hermeneutycznym na własną rękę. To znaczy dokładać własne sensy i robić to z pewną śmiałością i z całkowitą otwartością. I wydaje mi się, że dopóki nie będziemy mogli właśnie samodzielnie odczytywać na nowo, czy też zachęcać ludzi do tego, żeby odczytywali na nowo teksty klasyczne, dopóty to będą trupie wyziewy. To będą jakieś takie rzeczy, które budzą sprzeciw, ponieważ są niezrozumiałe. Bo jeżeli samodzielnie się nie podejmie tego wysiłku rozumienia, to się mija z celem absolutnie. Wojciech Tamczyk. No i właśnie tu docieramy do sedna. Tylko jeden mały, może dwa małe wyjaśnienia. Kazimierz Dejmek nie był chłopskim synem. Jego ojciec pracował w więziennictwie, był bodaj księgowym. Poza tym był spolonizowanym Czechem. Więc te związki rodzinne z tą tradycją ludową nie są u Kazimierza, są intelektualne, ponieważ Kazimierz Dejmek, co napisał w swoim programie Teatru Narodowego, co ciekawe, był chyba ostatnim i być może pierwszym dyrektorem Teatru Narodowego, który coś takiego napisał bardzo wyraźnie, że jest to istotna część naszej tradycji. Właśnie staropolszczyzna, właśnie teksty dramatów religijnych i był ich nie tyle czołowym inscenizatorem, co jedynym inscenizatorem długo w Polsce, długo do prac w latach 90. do historii Piotra Cieplaka. Był właśnie chyba jedynym, który wystawiał staropolszczyznę. I to po pierwsze. Po drugie, narada belwederska miała nieco inny przebieg, czy trochę czego innego. Znaczy dotyczyła dziadów, ale dotyczyła głównie kłopotu, jaki mamy z dziadami, że trzeba będzie coś zrobić na stulecie śmierci Adama Mickiewicza. I wtedy powstał pomysł, że Leon Kluczkowski dopisze. I on chyba dopisał w ogóle. To talent był. Utalentowany człowiek. A poza tym był ministrem, więc miał, jakby był... podwójne mocowanie, dopiszę coś do dziadów, żeby ta ich antyradzieckość, przypomnę, że dziady powstały w XIX wieku, kiedy o Związku Radzieckim jeszcze w tych szczęśliwych czasach nikomu się nie śniło. Te miały moc profetyczną. Tak, miały. Nie tylko tutaj. Moim zdaniem, znaczy, żeby już... I dziady były oczywiście grane, były dziady w Teatrze Polskim, w 55 właśnie grany w serii Bardiniego. Były dziady w Toruniu, były dziady przywoływane w tej książce, dziady, bardzo ostre dziady w Bielsku, które przyjechały gościnnie, bardzo antyradzieckie. Natomiast siła przedstawienia Dejmka, tak rozumiem to po latach, tak rozumiem to ze znajomości, z moich wyobrażeń na temat tego przedstawienia, polegała właśnie na jego racjonalności. Bo romantyzm to nie są żadne trupie wyziewy i żadne ekshumacje, żadne... No akurat w dziadach chodzimy trochę po cmentarzu, ale ma to racjonalne po temu istnieją przesłanki, ponieważ jest to święto dotyczące zmarłych, czyli chodzenie na cmentarz akurat w kontekście dziadów obrzędu ma jakiś sens. Natomiast co było fenomenalne w tym przedstawieniu, że dziady zostały odarte z egzaltacji. I jeśli spojrzymy na dziady, zwłaszcza część trzecią, jako na scenę faktu, to mamy to, co jest w Polsce zawsze. Spisek studencki, prowokację policyjną,
aresztowanie, więzienie, inteligencję przekupywaną, zastraszonych ludzi na uniwersytetach. To, co było rzeczywistością roku 68. I po prostu, kiedy studenci wyszli z ostatniego przedstawienia Dziadów i byli aresztowani, znaleźli się w piwnicy Pałacu Mostowskich, to wtedy właśnie wypełnił się ich los, ponieważ wyszli z przedstawienia o więzionych w filomatach i trafili do piwnicy w Pałacu Mostowskich. Ja kiedy trafiłem do piwnicy na Wilczej dzięki uprzejmości generała Jaruzelskiego, poczułem, że to jest właśnie dopełnienie mojego losu jako maniaka Dziadów. No dobrze, ale po tym mamy rok 89 i czy to wszystko się nie kończy? Po co nam ten romantyzm? No przepraszam bardzo, nie. Czy skończył się Salon Warszawski, czy skończył się Sen Senatora? Nie żartujmy, no nawet przecież większość postaci z tego dramatu spotykamy na ulicy, a w telewizji jest ich bardzo dużo. A około ja już nie w ogóle trudno wspominać. Paweł, po co nam dzisiaj jest romantyzm? Czy mi się wydaje, że właściwie można by prowokacyjnie powiedzieć, że dopiero teraz, gdy mamy niepodległą Polskę, tak naprawdę możemy na nowo zrozumieć i dotrzeć do tego najgłębszego poziomu polskiego romantyzmu, tak? No to jakby kwestia odzyskania niepodległości, ta, która jakby tak łatwo jest podręcznikowo wpisywana w tą tradycję romantyczną, no to to jest tylko jeden z elementów tego wielkiego przesłania. Więc jakby oczywiście to, ta historia ciągle się powtarzała, tak? No ale dzisiaj możemy powiedzieć, no ale zaraz, już nie mamy, studenci nie są przynajmniej na razie więzieni, tak? Jakby sytuacja, kontekst jest już inny, więc być może to już ląduje w lamusie. No właśnie nie, właśnie moim zdaniem dopiero teraz tak naprawdę można zobaczyć, zrozumieć tą najgłębszą, nie taką wąskopolityczną interpretację i przesłanie tej literatury, zobaczysz, że tam chodzi o coś poważniejszego niż po prostu tylko niepodległość. Oczywiście niepodległość była tam czymś istotnym, tak? Ale ona miała być narzędziem do realizacji jakiegoś utopijnej tak naprawdę, bardzo inspirującej, bardzo pozytywnej wizji przemiany świata. I to jakby świat jeszcze nie został tak przemieniony, więc o ile widzenie księdza Piotra nie zostanie spełnione, to te dziady ciągle będą ciągnęły w górę polską kulturę. Ale na pewno co do tego nie ma zgody. To znaczy mamy taką oto sytuację, że obchodzimy 50. rocznicę tych dziadów i tego, co się nazywa zresztą ze skalką z propagandy komunistycznej, wypadkami marcowymi. I mamy dwie uroczystości. Jednego dnia spotykają się w Teatrze Narodowym ludzie rządu, przemawia premier, a drugiego dnia spotykają się kombatanci głównie, ale nie tylko, i raczej ludzie lewicy, właśnie ci, którzy z rządem się kłócą. Mamy pogrzeb generała Jaruzelskiego, część przychodzi, jeśli nawet nie oddać mu hołdu, to przynajmniej okazać mu szacunek, i ludzie gwiżdżą na cmentarzu, i mamy pogrzeb Inki, i tam przychodzą ludzie, którzy chcą oddać cześć tej, jak sądzą, bohaterce polskiej, a inni ich wygwizdują. I tu się rodzi bardzo poważne pytanie, czy w ogóle mamy jeszcze coś takiego jak jedna wspólna polska kultura? Gwoli ścisłości byłem na pogrzebie Inki, żadnych ludzi gwiżdżących nie widziałem. Kamery to pokazywały, kamery telewizja to pokazywała. Kamery mają to do siebie, że pokazują, nie zachowują proporcji. No ale mamy, to wróćmy do samych uroczystości z dziadami. No to jest akurat dosyć proste, gdybyśmy spojrzeli szerzej na postać Wojciecha Jaruzelskiego, choćby na jego rolę odegraną właśnie wówczas, przed wszystkim, od mniej więcej, nawet przed wojną sześciodniową zaczął czystkę, zaczął usuwać z wojska oficerów o niewłaściwym pochodzeniu i ten proceder kontynuował do lat 80. No to jak łączyć uczestnictwo w obchodzie poświęconym nie tyle męczeństwu, co krzywdzie, jaka spotkała studentów w 68, inteligencję, ludzi pochodzenia żydowskiego między innymi w 68, jak łączyć to z bytnością, jak rozumiem, afirmacyjną na pogrzebie Wojciecha Jaruzelskiego? Ja bym nie umiał.
No ale ktoś potrafi i też nawet my tutaj przy tym stoliku się nie zgadzamy co do znaczenia romantyzmu, czyli czy w ogóle mamy jedną wspólną polską kulturę? No, co nas łączy? Niezależnie od tego, czy się zgadzamy co do oceny romantyzmu i do tego, jak ten romantyzm powinien być odczytywany, to wydaje mi się, że akurat się zgadzamy. I że to jest dosyć nudna rozmowa w tej kwestii, ponieważ zgadzamy się, że te teksty powinny być czytane. Tak? Powinny być czytane, każdy powinien je czytać na własną rękę, każdy powinien przejść przez swój własny proces rozumienia tych tekstów. I pytanie, to jest takie bardzo popularne ostatnio pytanie o to, czy mamy jedną Polskę, czy wiele Polsk, czy mamy jedną polską kulturę, czy właściwie należałoby Polskę jakoś pokroić, podzielić na kawałki. Dużo się mówi o wojnie, wręcz plemion. Mówimy o plemionach, właśnie jest cała ta taka narracja plemienna, ale mi się to wydaje o tyle chybione, że no tak jak pan mówi, należąc do jakiejś grupy, ludzie są niekonsekwentni bardzo w swoich wyborach. I to jest to, co pisał Kołakowski jeszcze przed marcem 68 roku, kiedy chwalił niekonsekwencję, kiedy mówił o tym, że ona jest jedyną metodą na przetrwanie opresji tak naprawdę politycznej, tak? Totalitaryzmu, terroru. I być może, jeżeli ja bym miała marzyć o jakiejś wspólnocie, to ja bym marzyła o takiej wspólnocie w niekonsekwencji. Bo to, co mnie przeraża właśnie w tych takich plemiennych podziałach, to jest bardzo radykalna konsekwencja. I ja bym była za tym, żeby troszeczkę to rozluźnić. Tak? I tak jak każdy sobie właśnie hermeneutycznie, mogę używać tego słowa w telewizji, to jest bardzo miłe, hermeneutycznie każdy sobie interpretuje na własny użytek. I tylko taka interpretacja jest cenna. Z tym się zgadza autor tytułu pańskiego programu, czyli Hans-Georg Gadamer. Ale jeżeli te interpretacje będą powstawały, to będzie również dialog. Musi być jakiś punkt wyjścia do dialogu. Ale w tym dialogu też nie możemy być nigdy do końca konsekwentni. Pisał Kołakowski, konsekwentny obywatel państwa, jeżeli uważa, że ono ma być praworządne, to będzie konsekwentnie donosił tajnej policji o wszystkim, co wykracza jego zdaniem, co uchybia tej praworządności. Absolutna konsekwencja w życiu politycznym jest tragiczna, jest bardzo niedobra. Jeśli wolno, absolutnie się zgadzam z panią. Wspólnota narodowa, nie należy mylić wspólnoty kulturowej, narodu czy społeczeństwa z frontem jedności narodu. Prawda? Znaczy, jak popatrzymy na naszych romantyków, no to oni między sobą się kłócili, a tworzyli tę samą tradycję, znaczy pisali o tym samym i to samo przeżywali, mieli podobne doświadczenie. W gruncie rzeczy chcieli bardzo podobnych rzeczy, tylko jeżeli zaczniemy czytać, co Norwid pisał o panu Tadeuszu, co Słowacki pisał o Mickiewiczu, no to widać, przyjrzymy się polemikom między Krasińskim a Słowackim, to widzimy różnorodność. Każdy z nich był wybuchową, inną wyspą. Ale jednak tworzyli wspólny kosmos, prawda? Więc nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy myśleli to samo o dziadach i powtarzali jednym głosem za wielkim nauczycielem, który jest, nie wiem, w jakimś ministerstwie prawdy. Chodzi o to, żebyśmy się zgodzili, że tam są nasze korzenie, że nie chcemy tego wyrzucać na śmietnik, zastępować jakimś supermarketem kultury i żebyśmy odnawiali w sobie pasję do tych tekstów i się o nie spierali. Tylko to są takie warunki minimum. I czy to nam wystarczy? Minimum, Paweł, tak. Ty na przykład dużo piszesz o tym, że jeszcze powinna być jakaś wspólnota celu. Znaczy tutaj bym się zgodził z tym, że faktycznie dopóki są te same święta, nawet jeżeli są kontrdemonstracje z tej samej okazji, to jeszcze nie jest tak źle. Tak? Znaczy, Polska się skończy wtedy, gdy te części czy te plemiona będą celebrowały inne święta, będą miały innych autorów, będą miały inne symbole i jakby wtedy się okaże, że już nawet nie ma tego przejścia, że aha, inaczej to inaczej rozumiemy to samo. W tym roku były walentynki i środa popielcowe. I te dwa plemiona się rozchodziły. Tak, to jest moment, w którym jakby dochodzi do konfrontacji, ale tak naprawdę to jest ten moment i to wymaga
pewnych zabiegów jakby z obu stron tego sporu, tak? Bo z jednej strony to wymaga zabiegów, powiedzmy, Michała Zadary, żeby próbować sobie poradzić z Dziadami, tak? Ale z drugiej strony to wymaga zabiegów, nie wiem, Dariusza Gawina, żeby sobie poradzić z Gombrowiczem, prawda? To są tak, jakby, tak, o to chodzi, tak? Tak. I to jest coś tak strasznie ważnego, żeby utrzymywać wielość interpretacji tych samych tekstów i podtrzymywać spór, bo dopóki to będą te same teksty, dopóki to będą te same święta i te same wydarzenia, no to okej, okay, jeszcze jest coś wspólnego. Także tutaj się w pełni zgadzam. Żeby dopowiedzieć, dla Gombrowicza problemem był Mickiewicz, więc jeżeli Mickiewicz jest ważny dla Gawina, to musi sobie poradzić z Gombrowiczem. Ale tak, czy to nie są jednak inne święta? Bo niby obchodzi się rocznicę marca, ale świętuje się zupełnie inne pamięci. Jednak Walentynki i Środa Popielcowa to są... Mogą się zbiegać w czasie, ale dwie zupełnie różne okoliczności kalendarzowe. Na pewno by się dało znaleźć jakieś wspólne mianowniki. Wojciech Tomczyk, mamy coś jeszcze takiego wspólnego? Tu chodzi o miłość. No właśnie, o tym pomyślałam. Ja uważam, że mamy i jedną z tych rzeczy jest właśnie Adam Mickiewicz. Drugą z tych rzeczy jest Juliusz Słowacki. Cała tradycja literacka polska, tak licząc bardzo grubo od Kochanowskiego Reja, oczywiście przez Mickiewicza, przez romantyzm do Gombrowicza, to jest jedna i ta sama tożsamość. To nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Bez Mickiewicza i Słowackiego nie ma Gombrowicza, bo nie ma punktu odniesienia i nie ma tego w ostatecznym rachunku jednak zwycięstwa tej tradycji, tej polskości, tej nawet tego salmatyzmu, którego w gruncie rzeczy Gombrowicz był ostatnim piewcą. To tak między nami mówiąc, to jest pewna tajemnica jeszcze, ale to wkrótce zostanie ujawnione. No ale no, jednak coś mi tu nie pasuje w tym wszystkim, no bo mamy konstytucję. Konstytucja nie jest neutralna światopoglądowo. Nie mówi, że wszystkie tradycje, wszystkie interpretacje są tak samo dopuszczone. Tam jest wpisany pewien kanon wartości narodowych w preambule. No tak, ale ten kanon został przez Polaków zaakceptowany w referendum konstytucyjnym, o ile sobie dobrze przypominam. Mhm. I to jest jeden z powodów, dla których tej konstytucji nie należy ruszać, tak? Nie należy zmieniać jej w różne dziwne sposoby, likwidować w Polsce trójpodziału władzy i przeprowadzać reform zbyt daleko idących, które wykraczają poza ramy tego, co jest zawarte w konstytucji, bo konstytucja jest takim dokumentem, który wymaga zgody powszechnej. Mhm. Każdy się 18 lat... Ale przeczytałeś sobie te preambuły? Utożsamiasz się z tą aksjologią, która tam jest? Powiem tak, jak było głosowanie konstytucyjne, było to referendum, to było moje pierwszy objaw mojej aktywności politycznej. Specjalnie chciałam mieć dowód osobisty, żeby właśnie pójść i zagłosować za tą konstytucją. I pamiętam, że wtedy ona była rozsyłana. Nam ostatnio zresztą znalazłam tę broszurkę właśnie i sobie przeczytałam nawet na nowo. To jest tak, życie społeczne jest oparte zawsze na pewnych uogólnieniach i wiadomo, że to muszą być kompromisy, tak? To muszą być takie rozwiązania, które są przez większość akceptowalne, no bo żyjemy w takim ustroju, jakim jest demokracja, tak? I tak, ja uważam, że to jest dobra preambuła, to jest dobra konstytucja i no ale dlatego czy nie byłam jest za. Tak, że jednak tam jest jakoś szczególnie dowartościowane chrześcijaństwo i czy to na przykład z punktu widzenia liberalizmu jest okej, okay, że jest jakaś konkretna religia? Wydaje mi się, że to, że jest dowartościowane chrześcijaństwo, to jest związane znowu z kulturą. Ja jestem ostatnią osobą, która by była za tym, żeby kwestionować osiągnięcia poprzednich stuleci, żeby udawać, że literatura się zaczęła od Michała Witkowskiego w Polsce na przykład, albo od Doroty Masłowskiej, bo tak nie jest. Bo mamy ogromną tradycję i odcinanie się od niej jest po prostu głupie. Uczę historii, tak? Wykładam historię filozofii, uczę filozofii kultury. I to jest to, o czym cały czas mówię. Ta kultura się zbiera, ona się kumuluje. Gdyby nie to, co było, nie byłoby tego, co jest. To się wszystko na siebie nakłada. I żadne radykalne odcięcie, jeżeli będziemy mówić o kulturze, nie jest dobrym rozwiązaniem w żadną stronę. Bo my te radykalne odcięcia obserwujemy nie tylko ze strony liberałów, ale również ze strony tych osób, które właśnie z pozycji bardzo prawicowych chcą odciąć pewne elementy historii Polski. Na przykład pan tutaj wspomniał o tym, że Polska nie była krajem suwerennym,
tym, że tak jak, trochę jak premier Morawiecki powiedział, że nie było Polski w 1968 roku, dlatego Polska nie może ponosić odpowiedzialności za wydarzenia, które wtedy miały miejsce, to nie jest właściwa narracja. Nie może. Czemu? Nie może. Mhm. Nie była niepodległa. Jakie cechy PRL-u wskazują na to, że było państwem niepodległym? Mieliśmy prawo decydować o ustroju wewnętrznym? Nie. Mieliśmy prawo prowadzić własną politykę zagraniczną? Nie. Nie odpowiadamy za to. To był kraj okupowany. Wojska, nie wojsko polskie, tylko sowiecka armia polskojęzyczna poszła do Czechosłowacji. A nie uważa pan, naprawdę, że to jest bardzo wygodne? Nie interweniowałem w Czechosłowacji. Znaczy, ale to jest bardzo wygodne, odcinanie pewnych elementów historii, wyrzucanie ich. Myśmy zawsze byli dobrzy, sprawiedliwi, prawi, jedynie słuszni. To jest chwyt retoryczny. Nic wspólnego. To jest chwyt retoryczny. Już się bałem, że na koniec będę zmuszony powiedzieć, my Polacy lubimy sielanki, ale... Na szczęście moja teza o tym, że konflikt jest i jest głęboki, na koniec została potwierdzona. Trudno szukać tu puenty. Dziękuję wam uprzejmie.